Dzień dobry Państwu. Dzisiaj dostarczamy apel dotyczący wyrzucenia Jacka Międlara z Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W zeszłym tygodniu i na początku tego tygodnia media w Polsce poruszyła wiadomość, że Jacek Międlar, skrajnie prawicowy ekstremista, działacz, antysemita, został członkiem najstarszego w Polsce stowarzyszenia dziennikarskiego. W ciągu niespełna dwóch dób zebraliśmy ponad, tutaj jest napisane 5415 podpisów, jednak ta liczba cały czas rośnie. Jak sprawdzałem, niespełna godzinę temu było tych podpisów już ponad 5600. Tyle osób domaga się od Krzysztofa Skowrońskiego odwołania Jacka Międlara. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zarząd doskonale wiedzą o naszym apelu, znają jego treść, ponieważ co każde 20 podpisów, które znalazły się pod apelem, otrzymywali oni automatycznie mail z treścią naszego apelu. Takich maili w związku z tym przyszło do nich już ponad 270 w ciągu dwóch ostatnich dni. Wiemy, że jest szansa na sukces i fakt, że tyle osób domaga się odejścia Międlara, może skutecznie doprowadzić do decyzji Krzysztofa Skowrońskiego, do decyzji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zresztą sam prezes stowarzyszenia widać, że się waha. Jest między młotem a kowadłem. Na początku być może liczył na to, że sprawa przejdzie cicho. Dzień później tłumaczył się ze swojej decyzji, mówiąc o tym na Twitterze, że przypadkiem podpisał legitymację i przypadkiem zatwierdził członkostwo Jacka Międlara w stowarzyszeniu. Na ten moment pozostaje to pustymi słowami jednak. Nie obchodzą nas pomyłki Krzysztofa Skowrońskiego, obchodzi nas działanie i oczekujemy, że Międlar zostanie po prostu wyrzucony, jednoznacznie skreślony z listy członków i członkiń stowarzyszenia. Fakt, że prowadzimy apel w tej sprawie, spotkał się z pewną krytyką, wymierzoną właściwie w samo Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i krytycy słusznie stwierdzali fakt, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i bez Jacka Międlara jest miejscem, w którym skrajnie prawicowe poglądy są stosunkowo popularne i nie jeden publicysta, nie jeden dziennikarz, który wśród członków stowarzyszenia się znajduje, takie poglądy prezentuje. I to prawda. Jednak tak samo jak obecność Tomasza Greniucha w Instytucie Pamięci Narodowej, tak samo obecność Jacka Międlara to nie jest wszystko jedno. Jacek Międlar jest skrajnie prawicowym, otwarcie głoszącym swoje nienawistne poglądy działaczem i uzyskując członkostwo w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, przesuwa coraz bardziej granice tego, co w polskiej debacie publicznej akceptowalne. Zyskuje legitymizację, społeczną legitymizację jego działań, zyskuje wiarygodność. W Polsce, również za granicą, gdzie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wciąż jest rozpoznawane jako duże polskie stowarzyszenie. My jako Ruch Akcji Demokracji, wszyscy aktywiści i aktywistki, które pod tym apelem się podpisały, nie zgadzamy się na takie przesuwanie granicy. Jesteśmy tu po to, żeby przeciwko temu zaprotestować, żeby popchnąć Krzysztofa Skowrońskiego, zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w dobrą stronę i nie pozwolić na dalszą faszyzację życia publicznego w Polsce. Wejdziemy teraz do środka. Chwilka przerwy technicznej w związku z tym, żeby zabrać się z całym sprzętem. Wejdziemy do środka i dostarczymy apel do prezesa, do zarządu i do całego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Wójcik ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Tak, dzień dobry. Przyszliśmy dostarczyć apel do Państwa, do całego stowarzyszenia, do Krzysztofa Skowrońskiego oraz do zarządu o usunięcie Jacka Międlara z szeregów stowarzyszenia. Nie jest członkiem. Ale nie jest członkiem. Z tego, co wiemy, otrzymał potwierdzenie z podpisem prezesa. Sam twierdzi, że członkiem jest. Czy pani deklaracja teraz jest oficjalnym stanowiskiem stowarzyszenia?
nie masz. Oficjalne stanowisko prezesa brzmi, moim zdaniem nie jest członkiem stowarzyszenia. Czy można to potraktować jako oficjalne stanowisko całego stowarzyszenia? I czy znaczy to, że... Od właśnie, nie oczekujemy prywatnej informacji prezesa Skowrońskiego, tylko całego zarządu odwołania jednoznacznego skreślenia Jacka Mędlara z listy członków stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Tak, jak Państwo widzicie, prezes Skowroński i przedstawicielka stowarzyszenia kontynuowała mętne tłumaczenia, natomiast na mnie o mętne tłumaczenia chodzi, nie o przypadkowo podpisaną legitymację członkowską Jacka Mędlara, tylko jednoznaczne stanowisko, że na faszyzm, na faszyzację nie ma przestrzenia, nie ma miejsca w przestrzeni publicznej, nie ma miejsca w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i nigdzie indziej, bo właśnie w ten sposób, mętnymi tłumaczeniami i chodzeniem naokoło, granica faszyzacji coraz bardziej przesuwa się w niebezpieczną stronę. Mam nadzieję, że nasz wspólny apel odniesie skutek. Dziękuję.